Przybyłeś, zwyciężyłeś. Tak bez skromności, powiedz, spodziewałeś się? Przybyłem, zobaczyłem, oj, dużo zobaczyłem, a nie wiedziałem, że zwyciężę. Kurczę, no, bez skromności ze skromnością. No. To nie jest tak, że ktoś się spodziewał, bo myślę, że jak się wychodzi na scenę od razu z założeniem wielkiego sukcesu, to już jesteś przegrany. Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć pokorę do siebie i zakładać możliwość, że się nie uda. Ale dawać siebie maksymalnie wszystko, co można. No i się udało, ale oczywiście gdzieś tam od samego początku, no fajnie było, byłoby wygrać, no i się udało. Bardzo mocny finał, wszyscy finaliści, świetne wykony. Jakie to emocje? Dzisiaj emocje były bardzo specyficzne, bo tak naprawdę pozbyliśmy się już tych emocji związanych z rywalizacją, które nam towarzyszyły w poprzednich odcinkach. Gdzieś tam w podświadomie, mimo woli, chociaż nikt z nas ze sobą nie rywalizował, bo my się tak wspaniale zaprzyjaźniliśmy w tym programie, spędziliśmy ze sobą dużo czasu. I w trakcie programu, i po programie. A dzisiaj potraktowaliśmy to wszyscy jak świetny telewizyjny koncert, po prostu. Świetnie się bawiliśmy, jedna wielka impreza na scenie. Więc sam się sobie dziwię i wszyscy się sobie dziwili, że my w ogóle nie mieliśmy jakiegoś strasznego stresu. To taki stres, taka trema normalna przed każdym występem. Tak, Boże, żebym tekstu nie zapomniał, albo żebym coś tak nie popierniczył. Tak, czyli tak normalnie jak przed każdym występem. Ale no, na pełnym chillał się dzisiaj, było świetnie. Jak możesz podsumować te kilka miesięcy? No, podejrzewam, że było też ciężko. To była ciężka praca. Tak, to było bardzo absorbujące. Też gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim odcinkiem było trochę czasu. Wiadomo, że też te pierwsze przesłuchania w ciemno czy bitwy nie były robione na żywo, więc mieliśmy ten miesiąc odpoczynku, ale później, kiedy zaczęły się odcinki na żywo, no to był niezły maraton. Faktycznie niezły maraton. Ja w domu bywałem tylko przez jeden dzień w tygodniu. Tak naprawdę już od wtorku wieczór w każdym tygodniu musiałem tutaj przyjechać i od środy siedzieliśmy cały czas na próbach, więc w niedzielę wracałem do domu na jeden dzień i z powrotem tutaj. Więc nie było czasu na nic innego oprócz programu, przygotowywania nowych aranży, nowych piosenek. Praca nad płytą też zeszła na dalszy plan, więc to jest też jakby kolejny aspekt, przez które się cieszę, że ten program się już skończył, bo będę mógł w końcu usiąść i popracować nad własnym autorskim materiałem. Właśnie, jak rozmawiałam z Marysią Sadowską, to powiedziała o tobie, że jesteś muzykiem pełną gębą, dużo przeszedłeś. Od ilu lat właściwie zajmujesz się muzyką? To muszę teraz to matematycznie jakoś ogarnąć. No, 12-13 lat chyba już tak naprawdę śpiewam na scenie. No, nie jakoś tak może bardzo profesjonalnie. Pierwszy zespół założyliśmy z moimi kumplami, kiedy miałem 15 lat. No tak więc 12 lat dobrze liczę. I tak się zaczęło. Pierwszy zespół Devils, wtedy to w ogóle świetne czasy. I tak naprawdę właśnie ta grupa przyjaciół, z którą wtedy graliśmy, oni mnie zainspirowali do tego, żeby pisać, żeby tworzyć. My zaczęliśmy ze swoją autorską muzyką. Ten singiel, który dzisiaj grałem, to jest utwór napisany, kiedy miałem 17 lat, więc ten utwór ma 10 lat. Jedna z pierwszych ballad. Napisaliśmy tą piosenkę wspólnie z ówczesnym basistą Devilsów, z Maxem. Pozdrawiam cię, Max, serdecznie. Pozdrawiałem cię już w innych kamerach, a to też cię pozdrawiam. I bardzo mi cię za to dziękuję, bo miałem możliwość wtedy obcowania z ludźmi, którzy akceptowali jakby mój sposób myślenia, moją muzykę, to, co chcę przekazać. No jak widać, to są utwory chyba wiecznie żywe, bo dzisiaj zadziałało. Czyli materiał na płytę właściwie masz gotowy od wielu lat, tylko wchodzisz teraz do studia. Tak, no materiał jest wszędzie. Materiał jest u mnie na komputerze, na kartkach, na dyktafonach, u mnie w głowie. Tego materiału jest mnóstwo. Zresztą jest mnóstwo piosenek nagranych jeszcze przed laty, które gdzieś tam sobie mam. Co pewnie niektórzy je znają, ale jeszcze nie wszyscy. Więc myślę, że do niej wrócę. Dobrze, a powiedz teraz o nagrodzie. Myślałeś już, co z nią zrobisz? Tak, już mówiłem, co z nią zrobię. Za część wyremontuję samochód, bo mi się psuje, a za drugą część spłacę długi.